Ostatnio ktoś tam się śmiał, że to nie kartofliska, a wykopaliska się zrobiły, bo jakieś mecze poleciały z września. A teraz będzie jeszcze lepiej, bo przejrzałem dyski i za chwilę mecz z kwietnia. No, to nie będzie zwykły mecz. To będą wielkie derby Soły. Soła Żywiec kontra Soła Rajcza. Dobre meczyko będzie? O kurde, z konferencji. Powinno być. Dobre meczyko, no. Tak, to jest Liga Siódma. Takie siódme ligi to ja lubię. Dlaczego muzykę wyłączyli w czasie meczu? Właśnie nie wiem. Idę zapytać się pani tam wtedy. Pewno włączy. O kurwa. Już? O ja pierdolę. Nie zdążyłem się obrócić i już bramka. 1-0 dla Soły Rajcza. 30 sekund człowieka nie ma na początku meczu już. Jak tam pan ambasador? O to tutaj zapytać syna. A syna ambasadora. No co, no już miejsce na transplantologii ma zarezerwowane. Bo troby mu szukają nowej. Kurde! Bardzo brzydko się wyraził. Nie ma takiego słowa nawet w Polsce. Kurde powiedział. No to nie ma takiego słowa. Albo w prawo, albo w lewo idziemy. Nie można kombinować. Ale później dodał mać. Kurde mać wyszło. Sędzia dostał w maskę chyba, nie? To ten 21, co miał być najlepszy, tak zajęty. O kurwa. O kurwa. Brawo! 0-2. Kończy się pierwsza połowa. Dużo się działo, nie? Dużo się działo. Ale trochę wiatr wieje, nie? Strasznie, kurde. A ja wczoraj usłyszałem jeden z lepszych komplementów. Byliśmy w Pietrzykowicach. Coś tam jedliśmy lokalnego. Podeszła pani z pieskiem i ten pies dobierał się do tego, co jemy. Mówi, że proszę uważać, bo on non-stop wpierdziela. Ja mówię, że ja rozumiem tego psa, bo też wszystko wpierdzielam cały czas. I ona, muszę się przyznać, że ja też lubię wszystko wpierdzielać, ale po mnie na szczęście nie widać tak jak po panu. Takie miałem branie. O kurde! Skoro jesteśmy na derbach rzecznych, rzeki Soły, no to chyba pora na jakieś anegdotki związane z rzeką jakąś. Grubo. Patrz pan. Jebnie. Obie! Dla młodszych widzów przypominamy, że najdłuższą rzeką na świecie jest Amazon, a drugą Soła. No myślałem, że to taka ciekawostka. No. Kurz. Nie? Tak. A nie wiem, czy tak wylewała woda. Jak most wybiegł. No prawie to przyjął. No właśnie, pierwszy raz w życiu jak się najebałem, to nad rzeką. O! Taka anegdotka, była bardzo ciekawa. A, kiedy to było? 2 lata temu. Nie, 2 lata temu chyba nie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tańca. No, zatańczymy dzisiaj. Na jakieś balety trzeba będzie się wybrać, nie? Ale jak wiadomo, na balety chodzi się do filharmonii. Kiedy ostatnio byliśmy w filharmonii? Ja byłem kiedyś. A ja też byłem. Wiesz, kiedy ja byłem? O kurwa! O kurwa! Jest! Pierdziliśmy jakieś mądrości, a tu bramka padła dla Soły. O dziwo. Dla gospodarzy, 1-2 się zrobiło. Ja miałem coś o filharmonii mówić. Najwyższa pora zobaczyć jakąś brameczkę. Pyk! Kurwa! Kiedyś poszliśmy, bo kolega prezes. Ten pan prezes? Ten pan prezes kiedyś śpiewał w chórze. Ten chór występował w Filharmonii Warszawskiej i zaprosił nas z kolegami. My wtedy byliśmy kibicami Marymontu Warszawa i była prośba, żeby wziąć ze sobą flagę. I poszliśmy do Filharmonii. Prezes śpiewał. A my na balkonie wywiesiliśmy flagę Marymontu. No i nas wyproszono stamtąd. Raz człowiek poszedł do Filharmonii i go wyproszono od razu, więc nie polecam. No musi jeszcze popracować trochę nad wykończeniem ten zawodnik. To ja byłem w Filharmonii we Lwowie i też mnie wyproszono. Jeszcze coś się może wydarzyć, uważajcie. O kurwa! Ułożoną ma.
Czy ktoś przed chwilą mówił, że musi popracować nad wykończeniem? A to ten zawodnik? Ten zawodnik. No, popracował i strzelił, no. Wystarczyła mu minuta. Co i koniec. Soła wygrała z Sołą 4-1. Co to za portal? To są kartofliska.pl. Kartofliska.pl? To tylko tu się nadaje. I pewnie teraz się Państwu wydaje, że ja powiem, że w opisie filmiku i w komentarzach pod nim będą reklamy. Nie. Wcale tak nie powiem. Ale w sumie to tam chyba są te reklamy, no. Nie wiem.